Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest przewoźnikiem regionalnym. Realizujemy połączenia w obszarze województwa łódzkiego. Jeśli chodzi o połączenia pozawojewódzkie, realizujemy też połączenia do Warszawy w weekendy. Celem polityki dostępności Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest maksymalne zapewnienie samodzielności w podróży i dostępności i taboru, i usług. Jesteśmy pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który ma pełną zgodność z TSIPR-em, europejskimi standardami dotyczącymi dostępności taboru kolejowego. W każdym z naszych pociągów jest winda dla wózków inwalidzkich. Poza tym te nasze pociągi są bez progów w środku, można wjechać do toalety, swobodnie się poruszać po prostu po całym obszarze pociągu, również skorzystać z biletomatu. Zwracamy uwagę też na to, żeby to był cały proces przewozowy, czyli od zaczerpnięcia informacji, pozyskania informacji, poprzez zakup biletu, całą realizację podróży, nie tylko wsiadanie i wysiadanie, ale też wsparcie bieżące w jakichś sytuacjach kryzysowych w pociągu, aż do samego końca tej podróży. Pojazd zgodnie z normami TSIPR-em jest oznakowany w sposób kontrastowy, tak żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo na pokładzie osobom słabowidzącym. Wszystkie przyciski muszą być wypukłe. My jeszcze wyposażyliśmy dodatkowo w oznaczenia brajlowskie. W tej chwili mamy strefę rezerwacji miejsc w podróżach do Warszawy. Też te miejsca są oznakowane brajlem. Mamy wideotłumacza, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Można sobie z domu bezpośrednio zasięgnąć informacji. W Centrum Obsługi Pasażera na dworcu Łódź Fabryczna, w każdej kasie biletowej, więc pomagamy przy zakupie biletu, przy pozyskaniu informacji. I jesteśmy tutaj jedynym przewoźnikiem kolejowym, który ma taką opcję. W każdym z naszych pociągów wideotłumacz jest dostępny na tablecie obsługi konduktorskiej. Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne, osoby ograniczonej sprawności ruchowej mogły korzystać z naszych usług na równi ze wszystkimi innymi pasażerami, których nie ograniczają żadne problemy, czy zdrowotne, czy tymczasowe, czy stałe.